Dzień dobry, zapraszam do oglądania. Dzisiaj pyszna i kolorowa surówka do mięs, ryb lub po prostu do obiadu. Czyli zdrowy, smaczny i uniwersalny dodatek do posiłków. Do przygotowania tej pysznej surówki potrzebne będą kapusta, marchew, buraki, cebula, natka pietruszki, jabłko, ocet balsamiczny, oliwa z oliwek, sok z cytryny, pieprz i sól. No to zaczynamy! Obraną z wierzchnich liści i umytą kapustę pozbawiamy głąba. I tak przygotowaną kapustę drobno szatkujemy. Następnie na tarce o grubych oczkach ścieramy obraną i umytą marchew. Kolejny składnik surówki to ugotowane i obrane buraczki. Dwa buraczki ścieramy na tarce o grubych oczkach. Cebulę kroimy w ćwierć krążki. Natkę pietruszki drobno siekamy. Cebulę i posiekaną pietruszkę dodajemy do kapusty. Dokładnie mieszamy. Przygotowujemy sos. Do miseczki wlewamy łyżkę octu balsamicznego. Wsypujemy 1/3 łyżeczki soli. Wlewamy 5 łyżek oliwy z oliwek lub oleju. Posypujemy świeżo mielonym pieprzem. I dokładnie mieszamy, aż sos zrobi się emulsyjny. Następnie na tarce o grubych oczkach ścieramy jabłko. Wlewamy przygotowany sos i całość dokładnie mieszamy. Surówkę oczywiście próbujemy i na koniec można jeszcze doprawić do smaku sokiem z cytryny, pieprzem i solą. Delikatnie mieszamy i surówka gotowa. Surówkę przykrywamy i odstawiamy na około 2 godziny, aby kapusta zmiękła, a smaki się połączyły. Serdecznie dziękuję za obejrzenie filmu i zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Smacznego!